W życiu każdego polityka są takie momenty, które pamięta się do końca życia. I takim momentem było dla mnie po uzgodnieniu z panem premierem Donaldem Tuskiem podpisanie programu in vitro. Z tego programu urodziło się 22 tysiące dzieci, czyli 22 tysiące ludzi, rodzin, które walczyły o dziecko, miały do tego prawo i możliwość. I przyszedł ten dzień, w którym przyszedł Radziwiłł, pamiętacie go? Zaczął od tego, że zaczął ganiać się właśnie za in vitro, żeby je zlikwidować program, nie dać ludziom szczęścia. Zastanawiam się, co trzeba mieć w sercu i w głowie, żeby po prostu ludziom świadomie, cynicznie zabrać prawo do szczęścia. Co trzeba mieć w głowie i sercu? Tacy jesteście. Tutaj słyszałem pana posła Brauna, który te bzdury wszystkie tu wygadywał. Mówił, że in vitro to nie jest metoda leczenia, ale okularki na nosie to już się nosi, tak? I to jest metoda leczenia, panie pośle? Okularki nosimy, ale ludziom in vitro zabronimy. Taka mądrość w tym Sejmie. Wie pan, co to jest Nagroda Nobla? Słyszał pan gdzieś o czymś takim? Mógł pan nie wiedzieć. Nie, może pan nie wiedzieć o tym. W 2010 roku dr Edwards dostał Nagrodę Nobla dokładnie za metodę in vitro. A wy w 23 zastanawiacie się, czy ludziom na to pozwolić. Wstyd i hańba. Ale jest dobra informacja, szanowni państwo. Do rodziców mówię i do wszystkich Polek i Polaków. Czas pisowskiej smuty się kończy, a in vitro wraca.